Gościnie z Radia Września. Moim gościem jest lekarz Andrzej Paciorkowski, internista, diabetolog, kierownik przychodni lekarza rodzinnego Amicor w Nekli. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie. Początek, połowa lutego, w zasadzie sezon grypowy w pełni. Na początek takie pytanie porządkujące. Jak odróżniamy grypę od zwykłego przeziębienia? Grypa to jest ostra choroba infekcyjna wywołana przez wirusy grypy. Te wirusy grypy występują w bardzo różnych rodzajach, bardzo często mutują, ale głównym ich wspólnym objawem jest to, że początek choroby jest gwałtowny. Związany jest najczęściej z wysoką gorączką, powyżej 38-39 stopni Celsjusza. Ta gorączka po lekach przeciwgorączkowych ustępuje, być może na kilka godzin, jednakowoż powraca. Dla grypy charakterystyczne są też objawy ogólnego osłabienia, ale też bóle mięśniowo-stawowe. Jeżeli kaszel, to jest to najczęściej kaszel suchy. Człowiek czuje się bardzo źle i to uczucie, tak jak powiedziałem, przychodzi gwałtowne. Zwykłe przeziębienie najczęściej nie daje tak wysokiego wzrostu temperatury, nie rozpoczyna się aż tak gwałtownie. Rzadziej występują bóle mięśniowe i to ogólne poczucie jest, u nas występuje jakieś mniejsze poczucie ciężkiej choroby wirusowej. No właśnie, kiedy już mamy te objawy, kiedy już nasi radiosłuchacze poznali podstawowe objawy grypy, należy natychmiast udać się do lekarza i wtedy lekarz co zaleca? Jak przebiega leczenie grypy? Wydaje się, że kiedy wystąpią pierwsze objawy infekcji wirusowej, to znaczy podwyższona temperatura, bóle mięśniowe, bóle stawowe, to każdy z nas może podjąć w domu jeszcze przed udaniem się do lekarza takie działania, które zmniejszają objawy, to znaczy możemy przyjąć leki przeciwgorączkowe, nawet powinniśmy przyjmować leki przeciwgorączkowe. Tutaj najpopularniejsze jest przyjmowanie paracetamolu bądź ibuprofenu. Ja zawsze namawiam do przyjmowania leków w substancjach pojedynczych, mniej namawiam do preparatów złożonych, bo wtedy przy substancjach pojedynczych mamy większą kontrolę nad ilością i rodzajem przyjmowanej substancji chemicznej. Warto też wziąć jakieś preparaty witaminy C, warto zastosować leki obkurczające błonę śluzową nosa, żeby zmniejszyć uczucie kataru, ułatwić oddychanie. Jeżeli kaszel jest bardzo suchy, możemy też samodzielnie brać leki przeciwkaszlowe. Najważniejsze przy tym jest, żeby udać się na spoczynek, czyli pozostać w łóżku, żeby z gorączką, czy nawet z gorączką, którą udało nam się obniżyć przy pomocy leków, nie podejmować zwiększonej aktywności fizycznej, żeby nie podejmować być może pracy zawodowej. Kto jest najbardziej narażony na zarażenie wirusem grypy? Narażeni jesteśmy wszyscy, którzy jesteśmy w otoczeniu osób, które już takie wirusa grypy posiadają. Trzeba pamiętać, że takie jedno kichnięcie człowieka chorego to jest prawie 3000 kropelek i wyrzuca z siebie taka osoba chora te wirusy, te kropelki z prędkością 160 km na godzinę, więc rzeczywiście ta inwazyjność czy zaraźliwość osób, które kontaktują się z osobami chorymi na grypę, jest potężna. Natomiast prawdopodobnie tutaj w tym pytaniu jest też pytanie, kto najbardziej narażony jest na powikłania w przebiegu grypy, ponieważ infekcja grypowa może dotknąć każdego z nas, natomiast szczególnie niebezpieczna jest dla osób, które chorują na choroby przewlekłe, które już, żeby prawidłowo funkcjonować, pobierają wiele leków. Tutaj mówi się głównie o osobach z chorobami układu oddechowego, z tak zwaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Mówi się o osobach z chorobami układu sercowo-naczyniowego, z chorobą niedokrwienną serca, z nadciśnieniem, u osób z przebytym zawałem serca, czy też osoby z już rozwiniętą niewydolnością serca. Właśnie, czy grypa może być groźna? Bo tutaj pan mówi o tych powikłaniach u tych osób, wymienił pan osób przewlekle chorujących. No, słyszymy o różnych chorobach zakaźnych. Wszyscy mamy z lekcji historii tą słynną Hiszpankę po I wojnie światowej, która zebrała większe żniwo niż I wojna światowa. Jeszcze kończąc tylko poprzednie pytanie, dorzucę jeszcze, że szczególnie narażone na ciężki przebieg grypy są osoby z cukrzycą, osoby bardzo małe dzieci, kobiety w ciąży. Czy grypa może być groźna? Sam przebieg grypy oczywiście pogarsza przebieg chorób podstawowych. Dla każdego z nas jest groźna ze względu na powikłania. Z powikłaniami grypy mogą być rozwijające się zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia, uszkodzenie przez wirusy innych narządów, nerki, mózgu. Czyli ta przebieg grypy może być
bardzo niebezpieczny dla grup osób z chorobami przewlekłymi, ale dla każdego z nas także. Wróćmy do tematu, który też, wróćmy, powiedzmy na temat, coś na temat szczepień. Są dwie szkoły, oczywiście teraz ruch antyszczepionkowy dotyczący akurat no, trochę innej historii, czyli szczepienia dzieci, ale szczepienia przeciwko grypie to chyba według specjalistów jedyna możliwość zapobiegania grypie. Może nie zapobiegania grypie, ale no, chorowania, mniejszej możliwości chorowania na grypę. Szczepienie przeciwko grypie jest uznawane w całym świecie jako jedyna skuteczna metoda zapobiegania powikłaniom grypy. Musimy wiedzieć, że nie każdy, kto jest zaszczepiony, że szczepienie nie chroni w 100% przed zakażeniem się wirusem grypy, natomiast bardzo, bardzo zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych powikłań tej choroby. Dlatego to szczepienie zalecamy szczególnie u osób z chorobami przewlekłymi, u osób po 55 roku życia, u osób z cukrzycą, nadciśnieniem, niewydolnością serca, POHP, u kobiet w ciąży, szczepienia... Czy możemy szczepić dzieci? Szczepionki dostępne obecnie w Polsce są rekomendowane dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia i jak najbardziej te dzieci także mogły być szczepione. Jaki jest okres, w jakim okresie możemy szczepić się przeciwko grypie? Szczepionka dostępna jest w Polsce i na świecie co roku w zmodyfikowanej swojej strukturze, charakterze, które jest uzgodnione przez Światową Organizację Zdrowia i dostępna jest w handlu, dostępna jest w przychodniach od września każdego roku. Dlatego od września zaczynamy akcję szczepienia i oczywiście namawiamy, żeby szczepić się od początku, kiedy te szczepionki są dostępne, bo wtedy szansa na to, że będzie już okres rozprzestrzeniania się grypy jest najmniejsza i uzyskujemy tą odporność najwcześniej. Zaczynamy szczepienie naszej przychodni od września, jak tylko dostępne są szczepionki, zasadniczo wszyscy zainteresowani zdążyli jakby wyszczepić się do końca listopada, do początku grudnia i myślę, że są to osoby, które są zabezpieczone. Czy warto się szczepić? Ja jestem gorącym zwolennikiem szczepienia. Szczepię siebie, szczepię całą rodzinę, szczepią się wszyscy pracownicy naszej przychodni i od lat uważamy, że jest to dla nas korzystne i nie wiąże to z żadnymi powikłaniami. Jeśli chodzi o koszty szczepienia, to każdy, kto przebył porządną chorobę infekcyjną, wirusową, wie, że leczenie takiej choroby jest znacznie droższe niż zapobieganie. No a do tego, jeżeli szczepionka pozwoli nam uniknąć tych kilku czy kilkunastu dni złego samopoczucia, pozostawania w łóżku, niemożliwości pracy, no to wydaje się, że korzyści ze szczepienia są tutaj dosyć jednoznaczne. Zatem szczepmy się przeciwko grypie, a kiedy już niestety ten wirus grypy nas dopadnie, odpoczywajmy w łóżku, wcześniej wizytę u lekarza. Przypomnę, moim gościem był lekarz Andrzej Paciorkowski, internista, diabetolog, kierownik przychodni lekarza rodzinnego w Nekli. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.